Jeżeli sądzisz, że w dobie komputerów sztuka czytania zanika, zwłaszcza wśród dzieci, to niezawodny znak, że jesteś... nerdem! Ja nie jestem Mugolem. Gram w Hogwarts Legacy. I dzisiaj będziemy rozmawiali, moi kochani, o naszym największym uzależnieniu. Na grze, na którą czekaliśmy 12 lat w Azkabanie! Dość gadania! Długo czekałem! Całe 12 lat! W Azkabanie! Oprócz samych książek, jesteśmy fanami filmów, wiadomo, nie? Blu-ray, na kasetach nawet mamy. Oglądamy w święta wszystkie części. Maraton co roku. Tak jest. Ale był zawsze jeden pewien problem, wiecie? No bo wychodziły gry, zawsze się pojawiały gry Harry'ego Pottera. Ale zawsze brakowało im... magii! You've mastered the basics of broomstick control. Wow! Wow! Niezły zameczek to. Jak to niby ma na Switchu zadziałać, powiedz mi? Paro? Taki stary most? Wow! To jest niezły profesor. Wow, możesz rzucić kamerę? A, no mogę. O, wow, to jest normalnie gameplay. Wow. Myślę, że jako porządny recenzent powinienem rozpocząć od krytyki, od największych minusów, a minusem największym jest to, no, że niestety mamy tylko jedną kopię gry i musimy się bić o to, kto gra, no, na, kto użyje joysticka, nie? Bo kobiety gramy mają pierwszeństwo, więc ja dzisiaj... Nie, ja gram dzisiaj pierwszy. Nie, ja to już dzisiaj grałeś. Nie, teraz ja! Nie! Po wielu latach oczekiwania od zobaczenia pierwszego trailera, który ja osobiście uważałem, że to była jakaś ściema, nie wierzyłem, że tak będzie wyglądać gra, ale wygląda tak. Po wielu, wielu latach czekania na Hogwarts Legacy wreszcie się pojawia i czy faktycznie udało jej się zaspokoić potrzeby... Potteromaniaków! A chciałem powiedzieć Harry Potteromaniaków. Do jakiego domu trafiłaś? Najpierw trafiłam do Hufflepuffu, bo mi powiedziałeś, że tak... Yes! Another cringe! Mhm. Ale dobra, co lojalność. Ja ciebie doceniał. Lojalność. Nie chcę być w Hufflepuffie. Wszystkie losery są w Hufflepuffie. Chcę, żeby cię przydzieliła teraz ten. No bo to tak naprawdę to ty wybrałeś. Jestem w Ravenclaw. Ale na początku przydzielił mnie do Hufflepuffu, bo ten powiedział, ty jesteś lojalna, więc to... Hufflepuff jeszcze nie wiedzieliśmy. Dla placków. No i Tiara przydzieliła mnie do Hufflepuffu, bo on mi tam powiedział, ale tak naprawdę to pomyślałam, że wolałabym być w Ravenclaw. Pomyślę sobie Slytherin, to jest taki, no fajnie, ale nie chcę być zła, a Gryffindor to jest oklepany, więc tylko Ravenclaw. Tylko taki krawat był w domu. Widzisz, ja mam właśnie Ravenclaw. Oh my god. Ej, fajny ten wspólny pokój, podoba mi się. Kominek na środku, pane te gwiazdy. To chyba wszyscy w Ravenclaw lubią gwiazdy, co? W ogóle chyba te kujony Ravenclaw. No, kujony, takie ten. Ale dywany piękne. Ja oczywiście trafiłem tam, gdzie należy, tam gdzie trafiają wszystkie duże węże, czyli do Slytherinu, moi drodzy. Jako dumny właściciel, jak się nazywał ten wielki, ten wąż. Jako dumny właściciel ogromnego bazyliszka wybrałem Slytherin i oczywiście wybrałem też taką drogę, wymyśliłem sobie, że nie będę grał normalnie, tylko będę grał jako główny zły, więc jestem chamem, mega draniem, gram dziewczyną, która jest w ogóle mega zła, wszystkich obraża, robię wszystko jak najgorzej, jak najbardziej, jak najźle, bo na końcu gry chcę zostać czarnym władcą. No, przywołaj go, Natalia! Jeżeli wy również obraliście tak zwany Tom Real Run, no to jestem z was dumny, nie? Moje anakondy. Troszeczkęśmy zboczyli, zaczynamy gadać o detalach. Moi drodzy, Natalio. Damianie. Czy podoba ci się ta gra w ogóle? Niesamowicie mi się podoba. W końcu gra w świecie Harry'ego Pottera. Magiczna gra, na którą... godna ludzi,
którzy kochają ten świat, którzy kochają książki, kochają filmy i chcą się zatopić w tym świecie. To jest w końcu odpowiedni tytuł, godny, no. No jest po prostu... godnie reprezentuje i odzwierciedla piękno książek. Jest nawet lepszy niż książki, bo mam... Nie, no nie przesadzaj. Skat. No. Są rzeczy, które są lepiej zrobione niż na przykład w filmie, jak sam Hogwart. Sam Hogwart jest 1000 razy piękniejszy, ciekawszy, pełniejszy, pełen detali. No i chyba o to chodziło w tej grze tak naprawdę, o to, żeby zwiedzić Hogwart i żeby stać się uczniem tej szkoły i móc dowolnie po prostu ją eksplorować. I to dostaliśmy, moi kochani, wreszcie to dostaliśmy. Było bardzo podobnie zrobione w Zakonie Feniksa, pamiętam, bo też była otwarta szkoła, ale 5 metrów kwadratowych w porównaniu z ogromnym otwartym światem, setki tysięcy kilometrów, miliony, biliony. Dobra, przesadzam, ale no, super, nie, makabra. Gra jest godna uwagi. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to... Wingardium Leviosa! To wybierzcie się na ulicę pokątną po swoją różkę i ruszajcie do Hogwartu! Ale to było cringe'owe. Jak ładna muzyczka, fajnie, nie? Fajnie, magicznie. Patrz, to poprzedni Ollivanderowie. A no. Szkoda, że nie masz takie lubki, nie? Żeby tak zobaczyć no, z bliska. No, jakby... Co, znowu płaczesz? No, tak się ten... Magia mnie wzięła, sorry. Nie mówi się Leviosa. Mówi się Leviosa. Dobra, postaw mnie! Nie. Ale myśliwy, teraz będzie sam. Tego spadniesz, chodź. Wow. Hogwarts Legacy. Gramy na komputerze. Mamy na PC, wersję digital. Jesteśmy niesamowicie pozytywnie zaskoczeni tym, że początek gry rozwija się bardzo fajnie. Historia rozpoczęła się po prostu, wow, normalnie wywaliło no, nas z kapci. Zaszokowało nas to, nie? Ten przylatujący smok. Nie żyje, nie? Ale też mam zażalenie, ponieważ właśnie po otwarciu, kiedy się gra otwiera i takie fajne jest otwarcie, trafiamy do tutoriali. Moi kochani, czemu nie może być po prostu przycisk, który mówi pomiń? Aha, trzeba tak jak ten. Jak z pistoletu. Jeden raz. No, prawie a nie trigger. No ja wcisnęłam na przykład tak powoli, trzymałam. Pokażcie mi Hogwart! That was a bit rougher than I'd expected. Na początek Natalia włączyła grę, zagrała kilkadziesiąt godzin już na tym etapie. Jak widzicie, wygląda świetnie, zdrowiutka, wyspana. A potem zacząłem grać ja. Stworzyłem swoją postać, wiecie, z wężowym... Bazyliszek. Bazyliszkiem. Więc ja stworzyłem swoją osobną postać, no i niestety dotarło do mnie, że muszę zrobić wszystkie tutoriale na nowo. Od początku. Pierwsza godzina gry to jest po prostu bieganie i naciskanie jednego przycisku. Bardzo to jest nieprzyjemne, ale jak pierwszy raz włączycie grę, fenomenalne otwarcie. Wow. Taki w ogóle jakimś tym, nie? O, już zobaczyłeś te, nie? No to już fakt, że na pewno zginął. Kolejne zażalenie, bo same zażalenia. Nie. Kolejne... Na początek zażalenie. Tak, jak na początek mówię, że pokrytykujemy chwilę. Kolejna rzecz, która mi się nie spodobała, to było to, że ja bym chciał sam o własnych nogach, o własnych siłach pierwszy raz wejść do Hogwartu. Czy to z pociągu wyjść i po prostu do niego wejść, czy to na łódce przypłynąć. Nie ma znaczenia. Tylko pierwszoroczniacy na łódce przypływają. No właśnie, my jesteśmy piątoroczniakiem, nawet nie dane nam było samemu te kroki zrobić i wejść do Hogwartu. To mi troszeczkę było mi smutno, bo ja chciałem no samemu. Tak. Ja też tak uważam, ale wtedy się pojawia ten napis Hogwarts Legacy, ten cały zamek i wtedy jakby jest to takie, że nawet się trochę tak wzruszyłam. Nawet bo trochę popłakałaś się w ogóle. Było epickie strasznie. Jesteśmy tu! We have a sorting ceremony to get to. Yeah! Ale jazda, co? Zaraz zgłosimy. Yeah! Wow! Tam zginął snajp! Yes. Wow, ale grafka niezła. Co? Jeszcze ostatnia rzecz, która mi się nie podoba w tej grze, to są animacje podczas rozmowy, które są mega sztywne. No ja to rozumiem, bo ta gra jest na 100 godzin. Jak to sztywne? Normalnie.
A co? No nie, no aż tak sztywny no nie tak jestem. No tak trochę. Zabrakło tutaj tego motion capture. To powinni być aktorzy, którzy odgrywają tą scenkę. Czyli tutaj mogę zadawać jakieś pytania, a to znaczy, że wyjdzie. Nic w rozmowie. No ale niestety gra jest tak ogromna, że gdyby mieli odzwierciedlić 150 godzin rozmów, stania i w ogóle animacji, ogrom pracy. A wydaje mi się, że tą pracę, ciężką pracę, którą można było wstawić, włożyć w animację, zostało wszystko wpakowane w grafikę i klimat, muzykę, bo jest epicko, jest mega epicko. Mam taki niedobry przykład, Red Dead Redemption był epicki, był wspaniały, a i miał wszystko motion capture, więc da się. Nie? Da się, jest ta możliwość, ale oprócz tego to chyba już nic nie ma negatywnego, co można powiedzieć o tej grze. Jest jeszcze jeden negatyw, drodzy, i to ogromny negatyw. Tak jakby te animacje, twarzy i tak dalej mogły być trochę lepsze, nie? No, ale jest okej. Okay. Chcieli... Apeluję twórców gry, aby zmienili to, bo to jest bardzo ważne. Zrobili specjalną, piękną animację głaskania kota. Super, fajnie. Ale czemu nie ma za to punktów doświadczenia, ja się pytam. Podążać za szlak. Oj, tego kota nie odpuścisz, co? Teraz nie odpuszczę. Ale ładny. Albo jakiś achievement. Wygłaskaj wszystkie koty w zamku. A tak nie. To tylko ty jesteś starą kociarą, nikt inny nie ma. Są kociarze, są! Mam jeszcze jedno małe zażalenie. Jest to, że nie ma tak jakby tego cyklu dnia i nocy. I choć pogodowo jest, bo zmienia się ciągle, no to nie ma takiej opcji, gdzie idziemy po prostu do łóżka i budzimy się rano i może jest śniadanie albo jakieś kolacje razem. Coś, co na przykład Persona seria robi świetnie, gdzie właśnie musimy po szkole się z kimś spotkać, musimy, mamy ten bit ucznia, tu go nie ma. No jest... To jest bardziej jak GTA, otwarty świat i rób ta co chce ta. Co też jest fajne. Ja też wolałabym, żeby plan dnia był jakiś taki ułożony, że rano idziemy na zajęcia, później coś robimy, czas wolny, trzeba iść spać, jakaś tak ta konstrukcja bardziej no mi odpowiada. Nie? Bo by to było takie uczucie, że jesteśmy uczniem i że musimy wykonywać to, co robi uczeń, tak? Jesteśmy w szkole przede wszystkim. No i musimy ten plan ucznia, plan szkoły, musimy za nim podążać, a tu go nie ma. Ale oprócz tego już nie ma żadnych negatywnych. No to są takie małe rzeczy. Będzie... Ale to są takie małe, malutkie rzeczy malutkie, po prostu. Malutkie, no. Naprawdę, to są takie, że tam przyczepiamy się, jesteśmy po prostu... stare no tak, pierdoły. Stare poteromaniaki i chcielibyśmy, żeby... To teraz porozmawiajmy o pozytywach! Woo! Na pierwszy ogień idzie najważniejsza rzecz, która pierwsza rzuca się w oczy, czyli moi drodzy, grafika. Nie. I to, jak gra wygląda. To jest prawdziwe? Zrobili to? Ja słyszałem już wiele razy na internetach takie powiedzonka, tak ludzie gadają, że... Wreszcie! Gra nowej generacji. To jest chyba faktycznie tytuł, który jest next genowy. Wreszcie po 2 latach na PlayStation 2 pojawił się tytuł, który nie wyobrażam sobie, jak może działać na konsoli jak PlayStation 4 czy Switch, a ponoś ma wyjść, nie? W ogóle. No ma wyjść na 4 i na Switcha. Nie wiem, jak to będzie działało. Życzę im powodzenia. Nie wiem, ale sprawdzę. Jestem absolutnie zaskoczona. Jak ten świat jest pełen detali, każde pomieszczenie, pracy, każde miejsce, wszystko jest po prostu dopieszczone na ostatni guzik i po prostu wygląda niesamowicie. Wow, ja chcę tam mieszkać, chcę się tam przenieść w ogóle. Że to jest w ogóle otwarty świat, nie? Że możemy sobie po prostu wskoczyć na miotłę, przelecieć kurczę kilometr, zejść z miotu i jesteśmy w Hogsmeade. Ja, niesamowicie. Widzieliśmy już to w grach, widzieliśmy, że można, są otwarte gry i można z miejsca do miejsca, ale nigdy nie widziałem tak detalistycznie, tak po prostu dobrze stworzonego świata, w którym możemy też wejść do budynków. Ja wiem, że ludzie narzekają, że są takie małe loading screeny przed wejściem do budynku. Dobra, no, u nas nie ma, nie? U nas to takie, że sekunda, że wygląda bardziej jak glitch niż jak loading. Mhm. No ale nie wiem, jak to wygląda, jak ktoś ma słabego kompa, bo mam takiego, wiecie, nie? Najlepszego, nie? Ale poczekaj, jeszcze się odwrócę. Ale to jest zajebiście pięknie, o Jezus. Patrz w ogóle na to leci tutaj. Sobie, nie? No. Zazwyczaj w grach w otwartym świecie jest tak, że fajnie wygląda świat otwarty, ale biednie wyglądają wnętrza, albo dobrze wyglądają wnętrza, ale biednie wygląda się otwarty świat. Albo te rzeczy, które są ważne dla fabuły, są dobrze, zrobione, a reszta poboczne, jest tak To tutaj nie. Tak nie jest. Wszystko jest mua, mua, mua. Hogwarts Legacy pod względem graficznym. Hogwarts. Pójdźmy? Hogwarts. Hogwarts. Hogwarts Legacy naprawdę graficznie robi wrażenie. Były małe glitche, gdzieś tam czasami ktoś się ten zatnie pod jakąś ścianą, czasami jakaś filiżanka zniknie czy coś i tam jakby to się spaczuje, nie? Ogólnie gra jest stabilna, przynajmniej na naszym super komputerze. No ale dobra, bo jest super, podoba nam się, jeżeli chodzi o grafikę. A teraz porozmawiajmy o najważniejszym.
Poczekaj, wyciągnę moją myśl. Zciągnij ją jak makaron. Dobrze. Moi kochani, gameplay, bo to była największa moja obawa. Ja się spodziewałem tego, że to będzie taka gra, w której po prostu mamy otwarty świat, ale tak jak już w Red Dead Redemption, podążamy po prostu za fabułą, z miejsca do miejsca i tak naprawdę mamy jakieś zadania poboczne, ale nie za wiele jest tam co robić. Bo choć świat jest otwarty, to w pewnym sensie jest dla nas zamknięty. Nie możemy wejść, gdzie chcemy, nie ma za wiele znajdźków, nie ma za wiele rzeczy do robienia oprócz po prostu samej fabuły głównej. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacies. Legacy! Dobra! Największy szok to jest to, że to jest bardzo growa gra. Pełna gra, pełno rzeczy do roboty. Hogwarts jest wypełniony. Magicznie dużo. Jest wypełniony, jest po prostu wypchany zagadkami, jest wypchany znajdźkami, jest wypchany informacjami, które ciągle znajdujemy. Musimy je zdobywać, żeby po prostu naszą postać levelować. To też uwielbiam. Uwielbiam w grach, gdzie jestem wynagradzany za wszystkie dodatkowe rzeczy, które robię. Nie za głaskanie kotów. To fakt. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktu doświadczenia. Okej. Okay. Czyli musisz to czytać i musisz to zbierać, żeby levelować. Żeby zachęcić nas do czytania, nie? I żeby eksplorować Hogwarts. Ja jestem strasznym takim graczem, który lubi wszędzie wskoczyć, lubię czasami jak widzę jakąś taką, ciekawe się tam radę zgliczować, tam wejść. Ja uwielbiam gry, które mnie do tego jakby jeszcze zachęcają i dodają, jest dodany taki, ta eksploracja cała, czyli szukaj, węż, zaglądaj, o, znalazłeś coś, pewnie to jest jakiś quest, albo to jest z czymś powiązane. Hogwarts jest po prostu spakowany tym. Ale mało tego, jak tylko wyjdziemy z Hogwartu, to jest tego tak samo dużo, jak nie więcej. Mamma mia. No, mapa jest ogromna. Ogromna i wypchana. Ja nie wiem, ile oni lat robili tą grę, ale chyba 7? No weź kamerę do nas. O, zaczynasz. O, jaki wielki świat. I dalej nawet nie możesz popchać. A może... Ooo! Ale gdybym miał powiedzieć coś, co byłoby idealne dla takiego mega gracza jak ja, który ciągle gra, to są elementy Metroidvania, czyli ja bardzo lubię poczucie, że nie wszystko jeszcze mogę zrobić, bo jeszcze nie mam mojej arki. Moja postać jeszcze nie jest na odpowiednim levelu, aby móc otworzyć te drzwi, czy walczyć z tym przeciwnikiem. Uwielbiam te takie naturalne bariery, które twórcy wymyślają dla nas, abyśmy czuli się gorsi, słabsi. No i widzisz, chcesz i masz. I tak w Hogwarts Legacy właśnie jest. Ubóstwiam to, kocham to, uwielbiam widzieć zamknięte drzwi napisane level 3. Wiesz sobie. Wróć do nas później, nie? I'll be back. No. Trzeba sobie zajrzeć, co tu jest. Oh no! Poziom drugi. Spoko. Więc gameplayowo jest fascynująco. Jest naprawdę eksploracja wynagradzana. Jesteśmy zachęcani do tego, aby zwiedzać. Latamy na miotle. Uwielbiam latać na tej miotrze. Ale jest największa obawa, jaką miałem. I to jest walka. Natalia, jak wygląda walka? Powiedz nam to o walce coś. Walka, też się obawiałam walki po poprzednich Harry Potterach, które... Masz na myśli o... Call of Harry Potter. Makabra, nie te stare gry. Okropne była walka. A tutaj zrobili to fajnie, możemy zdobywać dużo różnych zaklęć, które możemy używać, musimy je zmieniać ciągle. Są bloki, są ataki, są jakieś lewiosy, podnoszenie i możemy robić własne komba i jest to fajna zabawa. Bardzo dobrze to zrobili. Walka w swojej konstrukcji, w tym jaka jest, bardzo przypomina Soulsy, gdzie to musimy robić uniki, gdzie to są bossowie, mają duży pasek życia, my mamy mniejszy, musimy brać fiolki z życiem, no może nie wódo, nie, bo to akurat Harry Potter, sobie popijałem tam soczek, nie, ale jest coś soulsowego w tych grach i na poziomie trudnym jest trudnie, faktycznie jest trudna gra i muszę, czasami ginę i czasami muszę powtarzać. Nie jest skill based, nie jest oparta na naszych umiejętnościach, jest bardziej oparta na nasz level i to jakie posiadamy przedmioty, ale i tak jest spoko i naprawdę dałbym walce tak tej w ogóle w Harry Potterze tak 8 na 10. Oczywiście, jako zaskoczenie tego roku, dopiero początek roku, ale to, co mnie zaskoczyło, to jest to, jak wiele umiejętności odblokowujemy, jak wiele nas czeka jeszcze rzeczy. A jeżeli tak jak ja jesteście tymi, którzy mają ogromnego bazyliszka, to możecie również odblokować czarną magię. Ty czarnej już nie odblokujesz. Abadaka, czemu nie? Urodziłeś się... A co z historią, Natalio? Właśnie, co z historią?
historia jest bardzo dobra, zaczyna się bardzo dobrze, aczkolwiek trochę klisze, tak... Że o, jesteś wybrańcem, widzisz jakąś antyczną magię, takie okej! Okay. Troszeczkę ten, ale odbiega to od Harry'ego Pottera, o Harry Potterze w ogóle się nikt nie wspomina, bo Harry się to jeszcze nie urodził. Najfajniejsze chyba jest to właśnie, że to nie jest kolejna gra o Harrym, który już jest 1000 razy wyciumciany, nie? Ale pojawiają się postacie, które później się pojawiają, na przykład nie, wiadomo, profesor Weasley, jakieś połączenia, nazwiska. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i musimy wszyscy spojrzeć sobie w oczy. Żaden Weasley w historii światach Potterów. Nie. Nie byłby nauczycielem, okej? Okay? Czemu nie? No daj spokój, są ciapy. Przecież... Malfoy, moi drodzy, powinien być nauczycielem. Dyrektorem bym nawet powiedział. Natalii się chyba bardziej podoba niż mi, ale to wiecie, wiadomo dlaczego, nie? IQ. Ale jaką ruczkę wybrałaś? Bo ja wybrałem sztywną, a ty? Ja wybrałem dość giętką. A ile cali? 9,34. Ja 14,5. Sztywna. Sztywna. No okej, okay, Jezus. Jak się nie podnieca i taka dobra gra wyszła. Taka ruszka sztywna. Mamma mia. Krótka. No, lubisz duże czy małe? O kurde, to test! Natalia, jaką wybierzesz? Ale to nie widać, żeby się zmieniało kształt. Oj, Natalia. 14 cali, aż byś chciała? Wiesz co? Lepiej... Sztywne. Jeśli chodzi o różdżki, to lepiej ja bym na pewno wziął 14 cali i sztywne. Sztywne. Więc podsumowując, ja bym chciał powiedzieć wam tak, że jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to pewnie już to gracie i nawet nie trzeba wam polecać, ale ja myślę, że wszyscy chcieliśmy po prostu taką grę, która będzie dla nas takim... doświadczeniem. No, takim naczyniem, abyśmy mogli się zatopić w świat Harry'ego Pottera. I Hogwarts Legacy robi to idealnie. Naprawdę jesteśmy w stanie czuć miłość i widać, że ci twórcy, Avalanche, firma, która nic przedtem sobie nie zrobiła, stworzyła dla fanów dom, gdzie my, mega fani, możemy po prostu wrócić do naszego ukochanego Hogwartu i się nim cieszyć. Ja polecam z czystym sumieniem, a jeżeli nie jesteście fanami Harry'ego Pottera, to też jest świetny sposób, aby nim zostać. Nie no, lepszym sposobem jest przeczytać książki. Ale jeżeli nikt... Nie bluźni! Ja jeszcze, moi drodzy, chciałam powiedzieć ważną rzecz. Powiedz nam. Ja jestem dużą fanką Harry'ego Pottera. Wychowałam się na Harrym Potterze, mam nawet tatuaż i Voldemorta na plecach. Tatuaż. I przez tą całą miłość, ja wiedziałam, że ta gra powstaje, ale w ogóle nie myślałam, dobra, nie nastawiam się na nic, bo nie chcę się zawieść, że o jacie, to będzie super i będzie wyglądało tak i tak. A okazuje się, że gra jest niesamowita. To jest to, na co wszyscy czekaliśmy i jest to godne po prostu świata Harry'ego Pottera. O, salut! Yes. O, oj. Tak, to jest godna gra, jest niesamowicie dobrze zrobiona i jestem, no cieszę się. Cieszę się. I on też się cieszy. Nie płacz. Mamy nadzieję, że również zagrywacie się w Hogwarts Legacy i że również jesteście podjarani tak jak my. Jak nie, no to, no to niestety nie. Każdy ma inny gust. No to co i to? Ten, no... Akio chipsy! Moi drodzy poteromaniacy, dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym materiale i widzimy się za 2 miesiące, jak skończymy Hogwarts Legacy! Nie żartuję.